Siemanko, ja jestem Archie i witam w pierwszym odcinku z Barii. Otóż tak, zacząłem sobie grę na Barii i powiem wam, że mi się gra zajebiście. Dużo osób mówiło, że nie jest to fajny serwer, bo sensual i tamte inne rzeczy, ale ja wam powiem, serwer jest dopracowany, żadnych bugów nie było, innych takich złych rzeczy. No i ogólnie gra mi się fajnie, jest to w pizdę ludzi. Liczby pokazuje, że komu 4,5 tysiąca no, w szczycie, nie w zwodzie, w szczycie. Spokojnie. Uważam, że jest może trochę podkręcony, lekko podkręcony, ale nie, no naprawdę jest lekko podkręcony, gdyż na serwie jest bardzo dużo osób. Na spodzie każdy się napierdala o bossa, głównie mapa setka, 125. Można ogólnie zobaczyć, jak ktoś tam streamuje, to poglądajcie sobie, jest to naprawdę wpizdę osób, polecam serwerek, bardzo fajnie. No i sobie do igierki wczoraj. Tutaj widzicie taki fajny skin Metina. Taki, no taka czekolada po prostu. Czekolada z jakimś liznaczkiem była. Jest to głównie spowodowane, gdyż na serwerze były walentynki. Z takich Metinów, z bossów i chyba z mobów dropiły skrzynię różowego Amora. Z tych skrzyni różowego Amora dropiły no takie tam jakieś różne rzeczy. Takie no amulety. W sumie to w pizdę z tym, gdyż walentynki się już skończyły, tak? No. Grałem sobie, nie wiem czy wspomniałem, healerem. Żeby obczaić serwer, tydzień pograłem, sprzedałem ekwipunek i miałem kasę. I za tą kasę kupiłem sobie takiego żale, jak widzicie tutaj. 60 średnie, widzieliście. Przepraszam. 60 średnie, diabły, siła, kret. Jest to chyba no, najlepszy żal, jaki może być. Tutaj patrzyłem polowanie, no polowanie miałem w Redlesie, biolog w Redlesie i kolekcjoner też w Redlesie. Także popędziłem do Red Lasu, żeby znagarnąć sobie jakiegoś Metina i porobić misję. O dziwo, spoty były wolne, ale popatrzcie tutaj, to jest Red Las, to jest początkowa mapa. Tutaj ludzie przychodzą tylko, nie wiem, żeby sobie ekwipunek podrobić, ale popatrzcie ile to jest osób. Jedna bije tam Metina, ja biję Metka, jeszcze jeden typ ruluje spota i Metka sobie zbija, widzicie. To jest naprawdę sporo osób, misje też robią, ale widzicie, początkowe misje. No i to nie są jakieś takie duże levele, tylko małe, także każdy zaczyna sobie grę. No tutaj widzicie Surele, że zabiłem tego Surele, tak denerwował mnie, typu, poszedł na duchowe, w ekwipunku daje ekspa, ten żal 60 średnie, takie dipsy z niego chodzą, pod skille. Średnie ogólnie daje dipsy na duchowe, zauważyłem. No tutaj, no misję odebrałem, to mniejsza, o to następne misje, 10 na mob, wcześniej było 5 na mob, także już mamy kostium z Jasa do ekspa, dzięki tym dwóm misjom, tak. No tutaj sobie popatrzyłem na moje statystyki, jakże urocze. Popatrzyłem, bonus był, także wszystko było legit, wszystko działało. Tutaj informacja, gdzie dropią broń. Mam nadzieję, że komuś się przydadzą, taką pokazałem, bo wy tak na pewno nie macie w grze. Nie no, ogólnie nie macie to w grze, ale powiem, trochę to denerwuje, bo ja sobie myślę, patrzę. Wieża orków i myślę, pewnie mam jakąś misję, świeci się na zielono, a to nie informacja, gdzie dropi biżuteria. I tylko mnie stresują ci ludzie, stresują mnie. Ja mam tyle misji jeszcze do wypełnienia. Tutaj zbijanie bossa. No, nikt tego bossa nie obstawiał, gdyż mało kto na niego daje radę, już każdy ma ekwipunek porobiony. Jest to boss początkowy, mogę widzieć, ładne, bardzo hity wchodziły. Bossa zbiłem. I tak to wyglądało. Następny boss, widzicie, bossy się rozpoczął co sekundę. Popatrzcie, jakiego pięknie zbijam. Jeszcze duchowe nie odpycha mnie, otruty jest i jazda. No ale muszę ci powiedzieć, że mam DMG. 40 ten kas hita, ale powiem wam, nie ma naprawdę DMG, ja mam po prostu dobry ekwipunek. ESA mam, lecz ESA mam do PvP i chyba to nie działa na mowy, o ile pamiętam. Tutaj widzicie bonus na ludzi, następny kolekcjoner, także bonus na ludzi nie działa na mowy, także mam po prostu to wszystko z ekwipunku. Następny bonus na ludzi, znaczy to już była odporność na ludzi, tak, zacząłem sobie misję robić na starcie. No wolałem je zrobić teraz niż później, tak? Bo chcę trochę szybko wbijać ten level, szybko chcę lecieć z tą serią. Na początku oczywiście, później nie, bo nie chcę, nie lubię stawiać pierwszych odcinków jak ten. Tutaj widzicie ulepszenie już 125 poziom, jak u nas 125 powoli robię. Miałem niezłego farta. Tak, wszystko mi ulepszało, tutaj rozadam zbity, walony na pizdę i ulepszamy ekwipunek. I jak myślicie, spali czy nie? No ulepszało, widzicie. Następny rozadar. Teraz też pomyślicie, kurwa, ulepszyło mu już 3 razy rzędu, teraz mu na pewno spali. To ja wam powiem,
że wiecie co? Że nie spali. No aż widzicie, pokazałem taki no bombę, że mnie to zdziwiło, zaraz wybuchnie. Następny kolekcjoner 3 HP i jakieś tam te. Także kolekcjonera opłaca się robić tutaj. Zrobiłem kolekcjonera, myślę sobie, otworzę sobie szkatułki. No i tak myślę, nagrywać to czy nie. No i patrzcie, co mi wyleciało. Widzicie, to jest 2% szansy na drobnięcie takiej zbrojni. I mi akurat ona wyleciała. Widzicie, jaki fart? Chyba dziecko w czepku urodzone, powiem tak. Także z fartem, mam nadzieję, że się podobało. Sorki, żeby taki krótki odcinek, ale... No nie miałem co nagrać, ja chciałem szybko nagrać, tak wiecie, kasa się musi zgadzać, PLN i te wszystkie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. No, następny wstawię, możliwe, że za 2 dni lub za 1, jak dobrze pójdzie. Możecie dać łapkę. Fajnie by było, jakbym miał 5 łapek pod odcinkiem, cieszyłbym się bardzo. No to z fartem i elo. Do następnego odcinka. Yo.